Hello, my friends. This is Cowboys from Hell. Pojemy na moim kanale znowu. Dzisiaj recenzja Kałacha. Ja pierdolę. Z tej strony Pablo Escobar. Kurwa, nie róbcie tego w domu. Dzisiaj będziemy przedstawiać oto tego gnata. To jest Kałach. Jest to broń, którą będzie przedstawiać mój kapitan Szajgus. Siema skurwysyny na tym pojebanym kanale. Yo. Tak. O kurwa. Taka z nas ekipa, że musimy w tej budzie robić to nagranie. Ale chuj, wygonili nas. Dokładnie to policja z mojego domu. Ale chuj. Dobra. Czego by tu zacząć? No niestety nie jest to broń palna. Niestety. Chętnie bym odstrzelił parę pojebów. Jak ten tu koleś, no ale ja go lubię, jest mój koleś. Oj, nie. Dostał! Kurwa! No, ty chuj! Tak pracuje kokaina. Tak pracuje kokaina. To jest mój koks! Kurwa! Pojebało cię! To jest kurwa Enchapo! Enchapo mi to dał, miałem to reklamować właśnie. Polecam mojego przyjaciela Enchapo, który mi całe wszystkie moje narkotyki sprowadza. Kontynuuj. Dobra, co do samej repliki. Jest to replika AKMS standardowo AK-47. Wykonana w większości z plastiku. Tak jak w cynie. Niestety tu jest metalowy. Niestety, musicie by było, ale jest tutaj plastikowy. Dźwignia przeładowania też jest plastikowa. Dźwignia przeładowania. Później co jeszcze? Kolba jest teleskopowa, ale do niej za chwilę. Później chwyt przedni dostajemy, ale jest z plastiku, jest składany. Ja go zmieniłem z racji tego, że mi się rozleciał. Odkręciła się śruba, która odpowiada za składanie, no i pożyczyłem od kolegi. Dalej, rura odprowadzania gazów, części gazów prochowych jest z plastiku. No to lufa zewnętrzna to metal. Szczerbinka, muszka jest plastikowa. Ruchome przyrządy celownicze. Dobra, co później? Selektor ognia jest plastikowy, stalowy. Spust stalowy, kabłąk metalowy. Posiada AKM tutaj trzy zaczepy. Jeden nie jest ściśnikowy, ale jest obrotowy, który no, wyciąga się razem z kolbą. Drugi jest metalowy. Dobra, czy w sumie raz, że metalowy. I jeszcze jeden na lufie zewnętrznej jest metalowy. To ma, producent podaje 420 fps. Lecz na teście w Gunfire osiągnął około 410 fps. No osiągnie to bez hop-upa, bez podkręcenia 40 metrów jak nic się zaliczy. No po prostu z trafieniem. Później co tutaj? SRT-13, czyli właśnie ten Kałach, cechuje się takimi właśnie drobnostkami, które są zarąbiste ogólnie. Ta wersja ma dużo szyn RIS, dwie szyny po boku i dwie góra-dół. Można tu zamontować co się chce, rączkę, granatnik, byle co, to jest po prostu szyna 22 mm. Sam AK jest głównie przeznaczony, znaczy głównie przeznaczony jest bardziej, nie może bardziej, tylko lepiej się go używa w zielonej taktyce, czyli w lesie. Do Ceguba jest bardziej problematyczny, zresztą z repliką, która posiada 420 fps raczej nie wejdziemy. Można by zmienić
To szkałach nie jest króciutką bronią. No, to dlatego, jest dłuższe. Dlatego montuje się tutaj inną kolbę, jeśli chce się dokładnie, budynków. Dokładnie, ale to tak jest dłuższe, jeżeli kolba jest całkowicie skrócona, znaczy złożona. Cechą, która jest zarąbista, nie wiem czy to posiada Cyma, jest oto ta dźwigienka, która jest ruchoma. Tak, jest kurde ruchoma. Jak się ją odczepi, znaczy pociągnie, znaczy nie wiem, przewróci, nie, po prostu się odwróci, można zdjąć tę tutaj część, którą zdejmuje się w prawdziwym kałachu. Nie wiem czy Cyma to posiada, ale to jest bardzo fajny atut. Pod lufą znajduje się wycior, którego nie można niestety wyciągnąć. Trzeba go odkręcić. Trzeba go odkręcić, ale to jest w sumie takie... To jest atrapa. To jest atrapa, no niestety to jest atrapa, która nie spełnia żadnego pożytku, jest jedynie wygląda, ale wygląda zarąbiście, trzeba przyznać. Rzeczami, które dodałem albo zmieniłem, no to jest na przykład polo, czy tam puszka PEK, czy tam właśnie już wspomniana wcześniej rączka taktyczna. Puszka PEK przeznaczona tylko i wyłącznie na to, by wyglądała fajnie i trzymała baterię. Sam ją zrobiłem, przemalowałem, bo była złota. Nie wiem, jaki idiota maluje puszki PEK na złoto. Ja wiem. I jeszcze holo, które kupiłem za 180 zł, jest Taiwan Gun. Są dwie wersje. To jest na zwykłe baterie paluszki i są jeszcze na jakieś inne, takie mniejsze, które są już droższe i chyba nie tak aż dostępne, na pewno dostępne, ale nie tak, że wchodzisz do supermarketu, proszę baterie paluszki i gitara masz, nie? Dobra. Ej, super, ej, murzyni. Co chcesz, murzynie? Bo nie, chcesz iść, nie. Chcesz pys? Chcesz? Co? Co kurwa? Nie mam ręce. Tak. Proszę, takie. To się wytnie. W sumie. Nie, nie wiedzą. Zero. Tak, tak się traktuje niewolników. Zobaczycie później, jak traktujemy niewolników. Zobaczycie. Prawda, że zobaczę? No. Zobaczę. A jeżeli nie będziecie tego lajkować, no, subskrybować, to też będziecie nas zobaczyć. Zobaczycie bombę w teście, jeżeli dokładnie. Już wiecie, wyprzedzamy fakty, jeśli tego nie zalajkujecie i tak dalej, to też możecie stać się niewolnikami. Tyle, że będziecie żywo. Najbiedny, wyjdziemy wam do chaty! Tak się to skończy. Tak się skończy. Dobra. Co tu jeszcze powiedzieć? Nic się nie stało. Ty! Kurwa! To wiesz, to pokaż, no pokaż go. No Piotr, nie. Dawaj go. Nie ufam ci. Nie ma to amunicji. Dobra, nieważne. No nie, bo nie, kawałek spoko, bardziej on jest dłuższy na lasy, a nie takie na cegły, bo no, jak ktoś jest uparty i ktoś oszuka tego, no, jak się nazywa, organizatora, to wejdź za 405 FPS, wiesz, że są 20, że wie, je, czoło, dziurka w czole, nie? Nie, może przesadzam, ale gdzie było. Dlatego pamiętajcie, jak nie ma organizatora, to oszukujcie, strzelajcie po głowach, zabijajcie terminatorów. Znaczy jak najwięcej FPS-ów 800 FPS do para snajpy. Dokładnie. Kompletnie 100 metrów zasięgu, dziura w łbie i koniec. Dokładnie. Bo po co? No, chcesz wygrać? To inwestujesz, nie jak my. Znaczy my jesteśmy biedni, bo wydajemy na takie coś, no nie? Ale... Ja jestem bogaty. Jak ja. Dokładnie. Patrzcie na to. Moja kokaina, to jest kurwa mój skarb. No właśnie. No i tyle. Przejdźmy może do testu, bo to chuja zmówienia, pogadź długa. No, jeszcze krótko było. Jeszcze krótko. Dobra, lecimy do testu. No to wyszliśmy na plener, żeby zrobić test. Jak kałaszek strzela? Skończyliśmy na stoku oczywiście. Skończyliśmy wciągać narkotyki. No jako cel? Mamy tutaj, wybacz, że ci spierdolę ten piękny osłonę. Ej, no osłonę. Nyga. Mamy tutaj niewolnika, to będzie nasz cel. Widać jest zakuty w łańcuchy, bo niewolnictwo popieramy i właśnie jedzie pociąg, i musimy kończyć. Zapraszamy do testu. Dobra. Dobra, pierwszy test 20 metrów. Auto!
Serio. Postrzelane. Kawałek daje radę. No większe odległości na stoku to ciężej, ale w człowieka myślę, że po strzelaniu się w cel trafi się zarąbiście. Wyniki. 25 metrów, nyga, nyga. Co strzał? To idealnie wpadnięcie w cel. Nyga dostał. Gdyby miał serce po lewej stronie, to by dostał serce. Ale niewolnik nie posiada serca, on kurwa jedynie co posiada to... To służyć panu. Dokładnie. A. Większość w celu, w głowę, minęło mu się. Znaczy nie, coś tam drasnął. Dufa, pierdolenie. Został zabity i chuj. Dalej. Odległość 35-45 metrów. No, ciężko, ale dostał sobie w jelitka. O ile na takiej wysokości są jelitka. Scaliliśmy, że tak powiem, ten cel, ponieważ 45-35 była mała różnica tych dosięgnie tych strzałów. Dokładnie. I można pokazać to na tarczy. A na filmie będziecie widzieli, jak to trafiło. Na pewno. No co, serią było ciężej, pojedynczym trochę lepiej, ale bardziej strzelał się w tym tarto niż w tych niewolników. No i co mogę powiedzieć o tym kałach? Ogólnie recenzję mieliście poprzednio, ile kosztował itp., ale powiem wam, że tak, nagrywam za kolegę w moim legowisku, ponieważ mieliśmy nagrać podsumowanie jeszcze raz. Żeśmy zapomnieli w domu, jakoś taką, skończyła nam się bateria na polu. Więc jeśli chodzi o Kołacha, to powiedzieć mogę szczerze, tak samo jakby Szajbus powiedział, że Kołach to jest dobra replika na początek. Widzieliście, że tam na teście nam się tam poksuł z dwa razy. Ale to było nic, bo to chodzi wszystko o to, że jak raz powiedzmy coś rozbierzecie, a potem źle złożycie, to dzieją się różne rzeczy, prawda? Coś tam w hopapie się pierdolnie, coś tam się w komorze pierdolnie, a może się coś ciupkami pierdolnie, więc jak czyścicie broń wyciorem taką, wiecie, tańszą, to uważajcie. Ale generalnie taka stokowa, która naprawdę nie ma nic wspólnego z tuningiem, nie była ruszana przez niedoświadczonych użytkowników, jest bardzo dobrą repliką na początek. Generalnie cała seria tych kałachów AK-47, nie tych takich krótszych, tylko tych właśnie za 400, one są dobre. Te wszystkie TAN, czy tam klasyk, czy ten AKM, one są wszystko zajebiste na początek, naprawdę fajnie latają. Mimo stoku fajnie latają, naprawdę spoko. W porównaniu na przykład mojego AUGA. Mój AUG lepiej lata dalej, przeszedł po tuningu, ale w końcu to replika za 1000 zł. Ale AKM jest konkretny. Jedyny szkopuł to właśnie, że jest dużo rozkładania tam w środku, ale to już wiecie, od strony technicznej. Ale broń jak najbardziej polecam dla początkujących działaczy WSG. Dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie. Jeśli wam się podobało, obserwujcie, czy będę dodawał jakieś filmy, no, napiszcie coś na ten temat, czy wam się podobało, czy nie. Napiszcie, jak wam się podoba moje legowisko, tu się ukrywam przed FBI i CBS. Znajdźcie widzowie, wszystkie patologie. Bang. A kurwa. Co się kurwa stało? Chuj, ruska technologia. No, wróciliśmy z lasu, a jak widać, ruska technologia trochę zawodzi. Co tu się stało? Po prostu łuska utknęła i tym... Co? Czemu? Mówiłem, żebyś nie używał NATO, tylko ruskich naboi. NATO podobno dobre jest. O! Czekaj, ja mam pomysł. Nie, chodź! Zostaw to! Kurwa! Na rozjebiesz to jeszcze w frajerze, gdzie to ma wracać? Nie... Bo to już jest skończona. Prawie.
Teraz zobaczymy, czy to będzie działać. Ruska technologia. To już działa. Śrubek, tak. Śrubek tu nie brakuje? Czy jakiś śrubek nie brakuje? Na pewno. Gdzie? To kurde utknęło. Pokaż. To jest taki odłamek z łuski. Niestety. Cholera, Putin miał nam dostarczyć prosto z fabryki jakieś oszlifowane, a nie wiem co on tam dało, nie wiem, w wiosce gdzieś Inuici to robią. Cholera, patrzcie co to jest. Właśnie z tej to jest wioski. Ten, odłamkowy specjalny. Z tej wioski nam przywieziono tego murzyna, którego widzieliście do testów. No, w łańcuchach przywieźli nam go. Oczywiście on już nie żyje, bo kazaliśmy mu szambo oczyszczać i wpadł tam. Potem, śmiesznie brzmi, ale to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Znaczy nikt nie będzie po nim płakał. Obiad dla niego czekał. Tam trochę karmy dla psa, no cóż. Dobra, złożony. Ruska technologii. Masz matkę? Kurwa.